Witam serdecznie w kolejnym odcinku filmów Twój jednoślad zanim zepsujesz po dłuższej przerwie. Prosiliście o filmy z jakichś napraw, więc staram się coś nagrać. Dzisiaj na pewno silniku mamy Zipa Simply 2T. Po naprawie w innym serwisie silnik miał objawy pod tytułem klient jedzie, silnik hamuje, gaśnie i koniec. Okazało się, że silnik jest zatarty. W końcu trafił do serwisu, oczywiście nie do naszego. Ja ten skuter bardzo dobrze znam, bo już kilkukrotnie u mnie był. Dwa razy był u mnie, że zmieniał klientów. Chyba trzeci klient tego skutera, z tego co udało mi się dojść. Klient twierdzi, że usterka w serwisie poprzednim, w naszym mieście, nie będę mówił który, stwierdził, że skuter naprawił, ale objaw jest ten sam. Także pokażę Wam, jak wyglądają pierwsze części z tego uszkodzonego silnika, a potem będziemy kontynuowali. Tutaj mamy elementy, które zostały uszkodzone podczas jazdy. Jak widzicie, gładź cylindra jest naruszona, co świadczy ewidentnie o zatarciu silnika, to znaczy układu tłokowo-cylindrowego, prawda? Silnik dużo nie przejechał, bo nawet ma jeszcze tutaj nie ma nagaru na w środkowej części tego tłoka, ale chyba nie poinformował sprzedający kupującego, że należy robić mieszankę do paliwa w stosunku 1:50. Co zaskutkowało zatarciem się tego silnika. Więc serwis wymienił cylinder na taki sam 70 cm sześciennych, ale silnik jak nie chce jechać, tak nie jedzie. Nie chciał jechać, tak nie jedzie. Ja sobie wrzucę, wymienili ten gaźnik, wymienili kranik pociśniowy, który po prostu jest dobry. Ja może uruchomię teraz silnik i pokażę, zademonstruję, że ten silnik po prostu nie wkręca się na pełne obroty. Tutaj na rolkach mamy takie warunki mniej więcej stworzone jak podczas jazdy po drodze. Widzimy i słyszymy, silnik nie kręci do pełnych obrotów na rolce. Oczywiście jak kółko podniesiemy w powietrze, to silnik się kręci do pełnych obrotów. No to znaczy, że ten gaźnik tutaj gdzieś ma złe zasilanie paliwem. Zaraz zobaczymy, co tu jest grane. Już tu widzę jeden mankament, którego nie chciałbym komentować, ale na pewno go pokażę, bo musiałbym go pokazać. Więc już Wam pokazuję, o co mi chodzi. Tak, serwisy niektóre wypuszczają skutery po naprawie ze swojego serwisu z luźnym filtrem powietrza, w ogóle nie przykręconym, jak widzicie. Tak to nie powinno wyglądać, bo to jest niedopuszczalne. Zaraz sprawdzimy, jakie tam błędy jeszcze zostały popełnione. Wkręcimy sobie teraz filtr powietrza i będziemy widzieli, co tam jest nie tędy. Ach, nie w tę stronę, przepraszam. O, na jednej śrubie masakra. Musimy przykręcać niestety, dobrze, no drugi mankament, który widzę, zaraz Wam też pokażę. Jak widzicie, jest zamontowana 70 z tego co wiemy, i pierwszy błąd, który popełnił serwis, który wymieniał ten cylinder, zrobił ten sam błąd, który zrobił poprzedni jeszcze ktoś, kto montował ten cylinder, pierwszy 70. Mianowicie nie wyciągnął tego zwężenia tutaj w filtrze powietrza. Co to, z czym to skutkuje? No, silnik mamy za słabo za mało dostarczamy powietrza do niego, więc ma większe opory. Co za tym idzie, nie mamy takich osiągów, jakie potrzebujemy, prawda? Zdemontujemy potem gaźnik i sprawdzimy, czy w gaźniku są odpowiednie dysze zamontowane. A przedtem jeszcze wykręcimy świecę, która nam dużo powie, jeśli chodzi o wyregulowanie tego gaźnika. Jeśli ten gaźnik będziemy regulowali, ja będę tłumaczył, jak to robić w takich silnikach podtuningowanych. Oczywiście i żebyście mniej więcej wiedzieli, jakich błędów nie popełniać. Więc pierwszą sprawą jest na pewno z takiego airboxa wyciągamy to zwężenie tutaj. Zalecam stosowanie airboxów w silnikach potuningowanych, nie stożkowych filtrów, bo ta nam naprawdę nic nie da. Musimy to korygować dyszami od 95 do 120 nawet czasem, co nam wpływa na bardzo duże spalanie, a te same osiągi możemy przy mniejszych dyszach osiągnąć, ale z normalnym airboxem, i nie boimy się wtedy, że nam jakaś woda wpadnie do gaźnika, jakiś pył. Jeśli tanie filtry kupujemy
że tak powiem, stożkowe, to zapomnijcie o tym, że ten silnik wam zrobi 25 tysięcy kilometrów, a powinien tyle zrobić. W następnym wyjściu pokażę, co tam jeszcze jest źle zrobione. I następna sprawa, którą spieprzył ten serwis, sorry za duże, ostre słowa, ale nie potrafię debilstwa i wariactwa po prostu inaczej nazwać. To jest ktoś, kto naprawia podobno samochody i skutery. Nie chciałbym, żeby ten serwis i mechanik naprawiał mój samochód albo skuter. Zobaczcie, mamy założony cylinder 70 cm sześciennych, niewyregulowany gaźnik i niezałożona osłona cylindra. Nie wiem, czy trzeba być idiotą, żeby myśleć, że to nam bardziej wychłodzi silnik, ale to nie jest komarek, dlatego jest zastosowany wentylator. I ten wentylator jest od tego, żeby nam wychłodzić silnik strumieniem powietrza, a nie pędem powietrza. Więc pozdrowienia dla kogoś, kto to robił i zapraszam do oglądania mojego kanału, żeby mógł się nauczyć dobrze naprawiać skutery. Tego też nigdy nie róbcie. Ta osłona tutaj musi być, więc będziemy ją potem zakładali. Ja sprawdziłem skuter, przejechałem się na nim. Ma tam jakieś znaki przegrzania, ale nie do końca jeszcze jest chyba przyjechany. Ściągniemy głowicę, też potem sprawdzimy, jak ten tłok wygląda, cylinder i tak dalej. Z filtra powietrza usunęliśmy zwężkę, która ograniczała dolot powietrza do filtra. Ktoś tutaj zrobił takie dziurki, które są całkowicie bez sensu, ponieważ całe zwężenie nam tutaj zmniejsza dolot powietrza, więc trzeba się tego pozbywać. Teraz uruchomię silnik i zademonstruję wam, jak wygląda sprawa, jak ten silnik nieprawidłowo teraz działa, bo mamy 70 cylinder, a niestety mamy źle wyregulowany gaźnik. Zaraz opowiem, co trzeba zrobić, żeby ten gaźnik wyregulować. Znowu nie chcę odpalić, a zaraz ogarniemy temat. Widzieliście, taki objaw jest odpowiedzialny za to, że ten gaźnik jest niewyregulowany. Dostaje na wysokich obrotach po prostu za małą dawkę paliwa. Wyciągniemy gaźnik, sprawdzimy, jaka jest zastosowana dysza główna i będziemy wymieniali na odpowiednią dyszę. Gaźnik mamy zdemontowany. Zdemontowaliśmy sobie gaźnik, no i przeczucie mnie nie myliło. To tak jest, jak mechanik samochodowy bierze się za naprawy skutera i tuningowanie jego silnika. Także dysze mamy 68, no trzeba być totalnym idiotą, nie obrażając nikogo, ale ja innego słowa tutaj nie mogę użyć, bo takie mi się tylko usta ciśnie, żeby do 70 cm sześciennych założyć gaźnik z taką dyszą. Masakra totalna. Zaczniemy regulację tego gaźnika od dyszy 0,75. Zobaczymy, co będzie się działo. Zamontowaliśmy do gaźnika dyszę 75. Poskładaliśmy wszystko w kupę, przystąpimy do uruchomienia. Pamiętajcie, że nie róbcie tego na skróty, nie zakładając filtra, bo to nie ma sensu. To tak, jakby tego filtra nie było, albo tak, jakby był bez filtra było i z małą dyszą. Musi być filtr. Musi być filtr z powietrza zamocowany i do 70. Pamiętajcie, jak wcześniej powiedziałem, że musi ta zwężka być wyciągnięta. Sprawdzimy teraz, co będzie się działo. Nigdy nie wkładajcie tego, takich regulacji nie róbcie pod tytułem 68 dysza, jak widzieliśmy, bo jedzie, jak już jedzie, to jest dobrze. Temperatura silnika potrafi tak skoczyć, że po prostu potem dochodzi do zacierania silnika. No i są problemy z takimi silnikami. Spróbujemy teraz, jak on się będzie wkręcał. Widzicie, teraz silnik wchodzi na pełne obroty, mamy dyszę 75, zaraz wykręcimy świecę, sprawdzimy, jaki ona ma kolor. Takim drugim testem jest test pod obciążeniem takim mocniejszym, to znaczy, że na hamulcu, jak widzieliście, naciśniętym dajemy manetkę do oporu. Jak nam się silnik nie dusi, to znaczy, że jest wszystko w porządku. Wykręcę świecę, zobaczymy, jaki ma kolor ta świeca, aby spalanie jest prawidłowe. Świeca ma wykręconą, jak widzicie, nie trzeba już długo czekać na efekt naszej pracy. Jak widzimy, świeca jest elegancko wypalona na kolor taki kawowy. To jest prawidłowy skład mieszanki tego silnika. Jeśli silnik chodzi prawidłowo, równo, nie wchodzi sam na obroty, nie ruszamy w ogóle składu mieszanki. W gaźniku możemy zrobić ewentualnie półtorej obrotu do dwóch obrotów od
Od zakręconego do końca składu mieszanki, chodzi mi o śrubę boczną tutaj w gaźniku, nie tą ze sprężyną od wolnych obrotów, tylko od składu mieszanki. Także jeśli nic się takiego nie dzieje, zostawiamy to, możemy to zmontować wszystko w całość i sprawdzić, jak to się sprawuje na drodze. No, z racji tego, że nie mam kamery takiej, którą mogę na zewnątrz zastosować, chyba wam nie pokażę, ale spróbuję, może mi się uda. Na jedną rękę polecimy, także może nam się uda nagrać, jak ten silnik się rozpędza, jak się zbiera i w ogóle. Jeszcze teraz troszeczkę powiem o układzie napędowym, jak wyregulować, żeby to mniej więcej prawidłowo wam pracowało. Więc tak, tutaj akurat zastosowaliśmy rolki 3,5 grama. Założyliśmy sprężyny czerwone do 5000 obrotów, żeby ten silnik miał wyższe obroty przy starcie. Wtedy zyskujemy większy, lepszy moment obrotowy, wyższą moc silnika. Silnik się tak nie męczy pod górę. Chodzi o to, żeby zrównoważyć siłę przeciwtalerzy z siłą rolek. Jeśli będą rolki za ciężkie, za szybko będzie się przełączał na prędkość, silnik nam będzie słabnął, dopiero wtedy będzie się rozpędzał. Z kolei jeśli rolki będą za lekkie, to ten silnik będzie na wysokich obrotach szedł, a w ogóle nie będzie się rozpędzał. Także jeśli chodzi o regulację układu napędowego, musicie pamiętać, rzadko ruszamy centralną sprężynę, to jest pomyłka. Lepiej regulować to samymi rolkami, a na pewno trzeba założyć sprężyny twardsze na sprzęgło odśrodkowe. Jakie rolki musimy mieć przygotowane do takiego dwusuwa? Zaczynamy zawsze od 3 gramów do 4,5–5 gramów. Zakładamy 3 gramy, 3,5–4 i wtedy jak zobaczymy, że silnik ma równe obroty od startu do rozpędzenia się, zostawiamy te rolki i nic nie robimy. Jak słyszymy, że silnik wchodzi na obroty, spada z obrotów i dopiero się rozpędza, znaczy, że rolki są za ciężkie. Wtedy wracamy do poprzednich rolek i wymieniamy te rolki co 0,5 grama w górę wagi albo w dół wagi. Dobra, ja to teraz poskładam do kupy, spróbuję ten silnik uruchomić, tak jak wcześniej powiedziałem, z tą kamerą i przejedziemy się na tym, zobaczymy co to nam pokaże. Spróbujemy się teraz przejechać, tak jak wcześniej powiedziałem, z kamerą w ręku. Najgorsze jest to, że nie działa tutaj licznik, wiecie, to nie będzie widzieć, jaka to jest prędkość, ale na wyczucie będę wam starał się powiedzieć wam co i jak i jak to wygląda, zresztą będziecie widzieli, jak to wygląda na filmie. Dobra, to lecimy. Mamy tylko przedni hamulec, więc może być ciężko, ale damy radę coś zrobić. Widać, skuter zbiera się nawet dobrze, więc jest ok. Tak powinien mniej więcej pracować. No, on się tam dużo nie rozpędza, nie chcę go forsować, bo silnik mamy na dotarciu niestety, nie chcę go tutaj za bardzo męczyć. Dobra, jedziemy do warsztatu.